projekt bioróżnorodności jest kolejnym projektem w tej części miasta, głównie na trasie ścieżki do naszej Marysieńki, dlatego że wcześniej, już w 2015-16 roku, podjęliśmy się pierwszego projektu, który miał na celu poprawę nawierzchni drogowej, jak również stworzenie ścieżki pieszej, spacerowej dla mieszkańców. W roku ubiegłym wykonaliśmy kolejny odcinek nawierzchni drogowej do wiaduktu. No i to już jest trzeci etap, ochrona drzew lipy właśnie na tej samej trasie. Mamy również w budżecie na ten rok zaplanowane wykonanie dokumentacji technicznej na drogi. Mam nadzieję, że pozwoli nam to w przyszłości aplikować o środki, dlatego że inwestycje drogowe są bardzo kosztowne, w związku z tym staramy się jak najwięcej wykorzystywać źródeł zewnętrznych, czy to w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, czy w ramach środków unijnych, o ile takie są możliwości, aby móc jak najwięcej wyremontować dróg, przy okazji stworzyć jeszcze dodatkowe elementy poprawiające bezpieczeństwo. I myślę, że w tym roku rozpoczniemy wykonanie dokumentacji na drogę, która właśnie przecina drogę prowadzącą do Marysieńki, czyli tak zwaną naszą betonówkę. Szanowni Państwo, chciałbym się zwrócić z takim małym apelem do naszych mieszkańców. Wiemy, że ta pandemia koronawirusa, przynajmniej tak mówią media te oficjalne, powoli wygasa, ale wyniki z kolei zarażeń pokazują, że wcale tak nie jest. Dzisiejsze wyniki, ponad 500 zarażonych osób, pokazują, że jednak ten wirus jest w dalszym ciągu pośród nas. I dlatego chciałem zaapelować do naszych mieszkańców jednak o ostrożność, o taką wzmożoną czujność, o zachowanie zdrowego rozsądku przede wszystkim, przestrzeganie jeszcze tych zaleceń, które główny inspektor sanitarny wydaje, ale przede wszystkim, żebyśmy zachowali naprawdę czujność i taki zdrowy rozsądek. Używajmy dalej maseczek tam, gdzie to jest konieczne, zachowujmy odpowiedni dystans, unikajmy większych zgromadzeń, jeżeli to nie jest konieczne, a myślę, że wtedy ta sytuacja w naszej gminie będzie taka jak do tej pory, bo do tej pory w naszej gminie było mało zachorowań, nie było na szczęście żadnego zgonu z powodu koronawirusa i oby tak było dalej. Bądźmy w dalszym ciągu ostrożni. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Kiecz, a tak naprawdę to powinienem dzisiaj pozdrowić mieszkańców Nowej Cerekwi, dlatego że to ich wielki wysiłek, ich wielkie zaangażowanie spowodowało, że mogliśmy się dołożyć jako Marszałkowska Inicjatywa Sołecka do zakupu nowego wozu strażackiego dla Waszej OSP. Kochani, bardzo się cieszę, że potraficie korzystać z pomysłów, które rodzą się gdzieś tam w głowach urzędników naszego Urzędu Marszałkowskiego, że potraficie znaleźć dobry pomysł dla siebie, że jest to pomysł, który Wam daje pewną radość i satysfakcję. I dlatego dzisiaj tutaj w obecności Pani Burmistrz jesteśmy w Kieczu i w obecności sołtysa i druhów OSP możemy świętować taki dzień. 5000 zł dofinansowania do tego wozu strażackiego wydaje się niewielką kwotą na wysiłek, który musieli tutaj wszyscy dokonać, ale jest to istotny element partycypacji nas, władz samorządowych, w tym, co się dzieje właśnie w całym województwie. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to jest 1034 sołectwa w województwie opolskim. Każde sołectwo przez najbliższe 3 lata otrzyma wsparcie w wysokości 5000 zł. I już się dzieje, naprawdę się już dzieje. Już mamy wyposażenia świetlic wiejskich, mamy nowe place zabaw, mamy nowe ogrodzenia, mamy zakupy sprzętu. Naprawdę wielka inicjatywa projektowa i pomysłowa ze strony mieszkańców i sołtysów. Serdecznie Wam za to dziękuję, że jesteście z nami w tym projekcie. I słuchajcie, całe województwo i wszystkie panie i panów sołtysów pozdrawiam z Kiecza, z początku Opolszczyzny na południu. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi za dofinansowanie auta.
Na to auto strażacy bardzo czekali, czekała także społeczność gminy Kiecz. Dziękuję raz jeszcze. Dzień dobry Państwu. W minionym tygodniu, to jest od 1 do 7 czerwca, obsada stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach odnotowała łącznie 21 zdarzeń, do których należały 2 pożary oraz 19 miejscowych zagrożeń. I tak oto w poniedziałek 1 czerwca o godzinie 2:46 strażacy zostali wezwani do jednego z dyskontów spożywczych w Głubczycach na ulicy Raciborskiej. Po przybyciu na miejsce akcji zastali zadymiony sklep wielkopowierzchniowy. Po przeprowadzonym rozpoznaniu ustalono, że pali się układ sterujący wentylacją, który umieszczony był w części socjalnej obiektu. Po odłączeniu zasilania elektrycznego od układu sterującego funkcjonariusze ugasili pożar przy użyciu gaśnicy proszkowej. Tego samego dnia o godzinie 10:14 strażacy interweniowali w zespole szkół ogólnokształcących w Głubczycach na ulicy Kochanowskiego, gdzie usuwali naderwaną i zwisającą nad wejściem do budynku rynnę zagrażającą przechodniom, którzy chcieliby wejść do obiektu, tudzież przechodzili ewentualnie obok. 2 czerwca o godzinie 18:03 zastęp strażaków z Głubczyckiej JRG usuwał drzewo powalone na jeden pas ruchu drogi powiatowej pomiędzy Bernacicami a Babicami. W sobotę 6 czerwca we wczesnych godzinach porannych strażacy zostali wezwani na teren Głubczyc Sadów w celu wyciągnięcia ze stawu pieska, który wpadł do wody i nie był w stanie o własnych siłach wyjść na brzeg. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy uratowanego czworonoga przekazano jego właścicielce, która wyrażała tutaj ogromne szczęśliwość z tego, że zwierzak został uratowany. W niedzielę 7 czerwca przez teren powiatu głubczyckiego przeszły gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu. W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, które panowały w tym dniu i wzmożone działania podczas łącznie 17 interwencji prowadzili strażacy zarówno z Państwowej, jak również Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszego powiatu. Ratownicy gasili pożar sterty słomy, do którego doszło w Kietlicach. Wypompowywali wodę z zalanych piwnic 5 budynków w Lisięcicach na ulicy Kościelnej oraz z 3 budynków w Zawiszycach, a także zabezpieczali workami z piaskiem wejście do jednego ze sklepów usytuowanych w Głubczycach na ulicy Żeromskiego. Ponadto strażacy udrażniali zatkane przepusty drogowe w Dzierżysławiu na ulicach Historycznej, Kościuszki oraz Wojska Polskiego, a także w miejscowościach Kozłówki, Rozumice, Uciechowice i Wiechowice. Realizując polecenie opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, strażacy z Głubczyckiej JRG, wspomagając działania funkcjonariuszy Straży Granicznej, badali temperaturę ciała osób wjeżdżających na teren Polski w zorganizowanych punktach kontroli sanitarnej na przejściach granicznych Wiechowice-Wawrowice oraz Pietrowice-Głubczyckie-Krnow. Łącznie związanych z tym było 37 interwencji. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości już za tydzień. Witam serdecznie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. Za nami pierwszy dzień matur. Matur, które przejdą do historii, a to za sprawą pandemii, która opanowała cały świat. Nasze matury są przeprowadzone według wytycznych z CKE. W tym roku do matury przystąpiło 93 naszych absolwentów. Cieszymy się z ich powrotu do naszej szkoły. Przed nami wiele dni matur, bo dzisiaj 8 rozpoczęliśmy językiem polskim, natomiast kończymy 24 czerwca. Mam nadzieję, że tegoroczne matury będą równie dobrze zdane jak 2 lata temu, czyli 100%, z czego życzę sobie, ale przede wszystkim naszym uczniom, bo jest to ich przepustka do swoich wymarzonych uczelni. W naszej szkole nasi absolwenci oprócz tradycyjnych przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język angielski czy niemiecki, a także geografii i historii czy biologii zdają takie przedmioty jak historia sztuki czy też filozofia. Maturzystom życzę w imieniu własnym, a także grona pedagogicznego połamania piór, a rodzicom spokoju i wiary w własne dzieci. Wszyscy liczymy na to i trzymamy kciuki, że będzie dobrze. W tym miejscu chciałbym podziękować głubczyckim krawcowym, paniom, które uszyły dla naszych absolwentów maseczki, które przydały się i będą na pewno pamiątką z tegorocznej matury. Pozdrawiam, do zobaczenia.